wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, witam was w kolejnym odcinku. Niedźwiedzia! Nie wolno przerywać, nie wolno przerywać. Wolno. Bo moi drodzy, wiecie czemu nie wolno przerywać? Bo się nastały nowe czasy. Czasy prosperity, dobrobytu i bogactwa. Bo też miałem więcej dodatków i dzisiaj wczytujemy sobie po ostatnim odcinku save, jak niedźwiedź spierdolił mu się komputer na ryj i wywaliło nas z gry. Czy jego wywaliło z gry i tak stwierdziliśmy, basta. Teraz ja wczytam. I ja wczytałem, słuchajcie moi drodzy, na moim zdrowym komputerze, który nie ma szkorbutu ani grzybicy, który jest regularnie czyszczony, o który się dba. I na tym komputerze też jest tak bogato, że mamy więcej dodatków. I więc, moi drodzy, mamy Common Sense, mamy Art of War, mamy Republikę i mamy... Co jeszcze mamy? Mamy... Wealth of Nations. Art of War. Mówiłem. I mamy, słuchajcie, w końcu cały development. Możemy teraz rozwijać nasze prowincje. To jest właśnie zabawne, bo się pozmieniało troszeczkę na naszych prowincjach. To możemy wam nawet pokazać. Na przykład tutaj. To jest bardzo widoczne w takich prowincjach, jak Trinidad, gdzie teraz na przykład asymilacja da mi zmniejszony koszt rozwoju tego developmentu, bo teraz możemy naszymi punktami, monarszymi punktami, możemy sobie właśnie boostować jedną z trzech statystyk, czyli base tax, base production, production, tak się to po prostu nazywa, i manpower. Trzy statystyki, one wpływają nam teraz na wszystkie tutaj rzeczy. Przy czym i tak, ja chyba nie będę raczej boostował większości rzeczy, tak mi się wydaje. Nie wiem, jaką ty masz politykę do tego. Ja nie używam punktów do niczego, co nie jest ideą militarną. Lub technologią. Tak, lub technologią. Okay. Słusznie, słuszna postawa. Winszuję za tym. Dobra, moi drodzy, wywaliło nam poprzednie nagranie, więc musimy te 7 minut powtórzyć, więc chyba możemy wystartować grę. Co ty na to? Startuj. Dobra, go. Ja i powtórzę ruchy, które wykonałem przed skraszowaniem gry, czyli wysyłam armię do Aragonu. Dokładnie, bo w końcu twoi wasale się mogą ciebie słuchać. Pamiętaj, że możesz tam poustawiać teraz troszeczkę inne akcje u swoich wasali, nie? Nie ogarniam tego, więc nie będę się bawił. To może warto się nauczyć w końcu, co o tym myślisz? Po co? Nie wiem. Jestem gruby, nie muszę. Nie musisz? Nie muszę. Ja pierdolę, Aragon ma silniejszą armię od ciebie, co to za porządki są? No bo to jest mój wspaniały wasal, jest lojalny, to jest nowość, ponieważ tego nie mieliśmy na poprzednim DLC-ku, to doszło na Art of Warze, lojalny, nielojalny, z tego sobie. Zdecydowanie, tak mi się wydaje, że to tam weszło, a my oczywiście dziarsko sobie nas zatem kolonizujemy dalej. Mam nadzieję, że murzy nie rozsadzą po raz kolejny mojego kraju na kawałki. Austria woła mnie do wojny. Olej? Z Burgiem i Bohemią. Olej, oni są rozpieprzeni na kawałki. WA odpowiadam takie wyzwania. Bo ja widzę... O mój Boże! Mówiłem ci, że oni są rozsadzeni. Ale widzisz teraz Austrię? O! Ja rozwidzę tutaj nowego sojusznika. Witaj, nowy sojuszniku Styrio. Mam sojusz ze Styrią. A czekaj. Tej Styrii nikt nie będzie chciał zjeść? Ja raczej nikt nie będzie jej chciał zjeść. Szwajcaria jakaś się mocno zrobiła. Ravensburg, stary, tu jest w ogóle jakieś... Wolne miasto Ravensburg. Utworzyli. No, Lotaryngia jest bardzo mocna też. Ja się chyba do nich będę zacznę uśmiechać niedługo. Bo ona cię będzie chciała na pewno. Dlaczego ona nie chciała? Fajny event, 63 dukaty zdobyć, bierę. Daj mi, przyjaciel. Wziąłem. Pomóż mi. Wziąłem, ja biedny jestem. Biedny jestem, kolego. Ja inwestuję w armię, o tak. Żadne tam kurde knajty, nie knajty, żadne brąze, mortare, same piechoty. Też na armię bym musiał zaraz porobić, ale kurde, no w tym momencie jestem tak biedny, że aż po prostu mi samego siebie jest żal, naprawdę. A ja niszczę zamki, bo jest mi smutno i nie mogę ich trzymać. Mavboluj się. Nie będę mavbolował, ja je niszczę. Nie potrzebuję. Stary, mavbol to jest pół dukata w miesiącu, czyli 6 dukatów w roku, które potencjalnie tracisz. Przepraszam bardzo, czy ja ci mówię, jak masz kolonizować, walczyć z murzynami? No nie, dlatego przegrywam. Dlatego nie mów mi, jak mam żyć w mojej Kastylii, kraju miłości, radości, szczęścia, dostatku i w ogóle nadziei. Tak? Okej. Okay. Ja tutaj dobrze wiem, co robię, ja dobrze... Znaczy, nie wiem, polemizowałbym, że wiesz, co robisz. Styria, nie wiesz. Wysła mi Royal Mariasz, wiem, co robię. Styria, już się ziomkujesz? Tak, już to jest Royal Mariasz. Jezus Maria, Salzburg stary zjada Austrię. Bardzo dobrze. Co to za czasy paskudne? To musiało się stać w końcu. To twój przyjaciel, bo tak go zostawiłeś. Mnie też tak zostawisz, jak będzie taka sytuacja? Przepraszam bardzo, my jesteśmy przyjaciółmi? Tak mi się wydaje, przynajmniej byliśmy przed paroma minutami. Tak ci się tylko wydaje. Mam takie ciągle dziwne uczucie, takie uczucie strachu, że za lada chwila ten blue screen nastąpi. Ja wyczuwam, że on nadchodzi, że ten blue screen lada chwila... On tylko czeka, wiesz, tak? Że ty tak. Mówi, upierdolę niedźwiedziowi nagrywanie. Staram się za bardzo nie ruszać myszką i tak agresywnych ruchów nie robić, ale widzę, jak ten ekran lekko się ścina. Słuszna uwaga. Dlaczego ty nie... Co ty wyprawiasz? Ach, to ty jesteś, dobrze. Już myślałem, że ktoś inny jest gównem tutaj, ale nie, to jest okej. Okay. A to ja jestem gównem, tak? Nie powiedziałem tego w życiu, bym tak nie powiedział, przyjacielu.
kłamiesz. W życiu! Czy ty sądzisz, że ty jesteś gównem? Że ja bym tak o tobie pomyślał? W życiu, mój przyjacielu, jestem najprawdopodobniejszym sojusznikiem. Kolejnej wojny, tym razem z Lorraine. Austria, stary, jest zjedzona. Myślę, że tym razem odrzucę to wezwanie. Stracę 25 prestiżu, ale no, Austrio, wybacz, jesteś głupia, jeżeli myślisz, że ja zaakceptuję wezwanie do twoich głupich wojen. Austriacy. Tymczasem na austriackim dworze tam jest po prostu. Dobrze, musimy teraz wezwać naszego ostatniego, najwierniejszego sojusznika. Jest potężnym państwem. To są wojska, które jeszcze dawno nie walczyły, mają dużo siły. Na pewno nam pomogą. I wysłali to do ciebie. Tak, a ja tak na to spojrzałem, powiedziałem, czy ty kurwa... Kim ty kurwo jesteś? Dokładnie. Jezu, dlaczego ja klikałem delete na moich tych, na moich jednostkach, które dopiero co stworzyłem? To jak klikam tam delete, jak pojebane. Jest to zabawne, że Austria ma cały czas bardzo duże szanse na zostanie tym, na zostanie imperatorem. To dobrze, bardzo dobrze. Słaby imperator. A, teraz jest coś zmienione, słuchaj, że imperator nie może uczestniczyć w wojnach państw niemieckich, jeśli się nie mylę. Jak to? Że jeżeli państwa niemieckie między sobą się biją, to imperator nie może chyba być jako obrońca jednego z nich. To trudniej teraz stworzyć cesarstwo. Nie podoba. Nie, bo możesz teraz walczyć wewnątrz cesarstwa. Ja Austria była moim mainem, nie podoba mi się to, ja mainowałem. Możesz walczyć teraz wewnątrz cesarstwa, przyjacielu. I zdobywać każdego. Jako nie tylko Austria. Bo ty jesteś gałganem, umiesz grać tylko Austrią, tylko ty. Bo to w sumie tak, grałeś Polską, grałeś Otomanami, nawet nie umiesz mniejszymi państwami grać, a potem tylko, jestem prostym. Wiesz, co ja Hanzą stworzyłem kiedyś na Multiku, było wielkie. Bo w dupie byłeś gówno widziałem. Niemcy stworzyłem Hanzą. Udało się. I pamiętam też Sabaudią, jak grałem, to stworzyłem Włochy, które się... No, teraz stary, jak ja wystawiłem 5000 na murzynów, teraz zobaczymy, kto jest kozakiem. A ja czuję, że oni tam zaraz zrobią ostatniego Mohikanina i się skończy. A tak, teraz to już się ich nie boję, teraz ja mam 6000 dzielnych portugalskich żołnierzy, moi Pedrowie i Alvarowie, teraz tam człowieku wszystko rozpieprzył już. Przez chwilę mi cię tak zlagowało, myślałem, że dostałem bluescreena. Tak? A nie, to mój pewnie Skype tylko i połączenie moje, które nie jest najlepsze, a jeszcze hostuję grę teraz, nie, to tym bardziej. No, boję się, bo to... nie ufam mojemu komputerowi. Ja nie wiem, od czego ten bluescreen zależy. Wiem, że on czai. On czai i czeka na ciebie, tak? Tak. Kurde, mam drugiego kolonistę i tak bardzo nawet nie wiem, co z nim zrobić. Brakuje mi range'a kolonialnego, bo bym poszedł wewnątrz Afrykę, bo tam są takie prowincje, które mógłbym sobie pobrać chętnie. O, jest tutaj, mam ciebie. Już wiem, co chcę zrobić z moimi pieniędzmi. Muszę wymienić go. W sumie jestem bardzo złym człowiekiem, bo ja jedyne, co robię w tym nowym świecie, nie? No. To chodzę tymi armiami i niszczę murzynów. To takie, wchodzę i cześć, idę dalej, dalej, nie? Na tego nie kończę, tylko... Czemu ich zabijasz tak? Nie wiem, ale znów się wystraszyłem, że Jezus, bo wyskoczyło mi komunikat jakiś i nie mogłem na niego kliknąć, się bałem, że w ogóle koniec, że mnie rozłączyło i tak w ogóle patrzę, że wszystko się zatrzymało. Dlaczego się wszystko zatrzymało? Ruszaj się, gro, halo. Dlaczego stoisz w miejscu? Okej, rusza. Jesteś Boże, tam, człowieku, jestem cały czas jestem, przyjacielu. Nigdzie nie odchodzę, jestem z tobą, nie przejmuj się. Dobrze. Zawsze jestem, żeby ci też pomóc, pamiętaj. Oczywiście. O, jest safe styczniowy. Jestem zawsze z tobą, mój sojuszniku najwierniejszy, przecież o tym wiesz. Oczywiście i wysyłam moje armię teraz do jakiegoś sensownego miejsca, bo zaczynam kolonizację Ameryki Południowej. Dobry pomysł. Wysłałem. Będzie się kolonizował w... Pernambuco. Pernambuco, okej, okay. Brzmi jak plan. Oczywiście. To mój plan. Wysyłam tam również armię, bo jestem mądry i wiem, że jak tam jest 1500 native'ów, to ja muszę tam wysłać 2000 żołnierzy. Dokładnie tak samo w tym momencie robię, przyjacielu. Bardzo mądrze. Mhm. O! Nie, spoko. Słucham cię. Mogę doradcę wziąć, który zwiększa kolonial rate. Właśnie tego chciałem teraz wziąć i wiesz co, z tego skorzystam i chyba pójdę w Afrykę dalej. Odnoszę wrażenie, że mi sięgnę teraz już chyba. Ty w Afrykę? Afryka miała być moja. Kurde, brakuje mi 30 range'a. Do miejsca, żebym gdzie chciałbym dojść, a tutaj 10. Kurde, jak mogę zwiększyć jeszcze range? Jak mogę zwiększyć range poza nawigatorem? Poza moimi ideami? Nie wiem, możesz nie być głupim grubasem? Patrzę, gdzie jest jeszcze range. To zawsze pomaga. Nie ma. Nie ma już więcej range'a. Muszę zrobić kolonię gdzieś indziej jeszcze. Kurwa, jest problem. Jaki? Słucham cię. No, widzę, że Salzburg imperialista jakimś cudem dostał prawo przemarszu od Francji i idzie w moim kierunku. Oj. Mój wasal powstrzymuje ich imperialistyczne zapędy, ale mimo wszystko ja widzę. Są imperialistami, powiadasz? Tak, ja widzę i czuję. Czają się już na ciebie? Tak. Psy jebane skurwysyny czają się za rogiem. Ścisnęli moje 21-tysięczne armie. Jakim cudem? Jak oni to robią? Nie wiem, że jesteś gównem, po raz kolejny powtórzę. O, zarąbiście. O, strać te punkty czy te punkty. O, to spoko. To jest ciekawy event. O Boże, nie, chwila. Stop, zatrzymaj.
Możesz zatrzymać, zatrzymaj. Dobrze. Stop, mam dwa, mam Quest for the New World, chwila. To jest bardzo dobry event, zapewne. Explorer becomes available for duty, albo Conquistador becomes available for duty. Explorer, robisz nie Conquistadora, po co ci Conquistador? Okej, to jest raz, dwa, mam event 50 dukatów, albo administrate pointy, diplomatic pointy i military pointy po 25, albo stabilność. Ciężki. A jaką masz stabilność? Zero. Wiesz. Mówisz? No, to jest rewolt w dół. Mi murzynów w granadzie. Pani Basia chyba nie chce mi dać tę stabilność, bo wie, że za chwilę ją stracę. Wiesz jak jest. Pani Basia czuwa, patrzy i ona wie. A ja i tak wezmę hajs, bo jestem ekonomistą i w ogóle. Jestem takim pazerny hajs. Kurwa, ekonomista. Ekonomista, tak. Jestem pazerny na pieniążki. Dziękuję. Dostałem pieniążki. Na razie, cześć pompa. Dlaczego ja w ogóle Genuę mam za sojusznika? Czy to mój wasal jakiś, czy to po prostu jest sojusznik tej głupiej szmaty Austrii, co nie istnieje? Austria jest cała oblegana, ale się nie chce poddać, bo liczy na mnie. Boże, Austria, na co ty liczysz? Genua, mój drogi, walczy. Dlaczego ona walczy? Why we fight? Bo jest tak, bo jest sojusznikiem Austrii. Kim jesteś, dokąd zmierzasz? Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. A powiedz mi, Lotaryngio, jak my się teraz lubimy? O, Lotaryngio tak mnie lubi, że chce ze mną sojusz. Bardzo dobrze. Tylko Lotaryngia, niestety problem Lotaryngii jest taki, że ona nie ma sojuszników, a przynajmniej takich, którzy by mnie interesowali. Jej problem jest taki, że jest malutkim krajem, który graniczy z Francją, więc... No nie jest aż takim malutkim znowu krajem, już można działa robić. Masz już siódmą militarkę? A, oczywiście, już od dawna. Od dawna? Ja mam nawet, ci powiem, chyba ósmą. Nie, byłbyś chyba głupi, jakbyś miał. Ej, nie twierdzę, że jestem mega inteligentny. Tak? O, Jezus Maria, możemy w końcu mobolować statki, których nie używamy, zapomniałem o tym. Ja używam wszystkich statków. No, w szczególności floty transportowej na przykład. Oczywiście. Nie? Ona jest potrzebna i niezbędna. Mavbol. Nie zamierzam tutaj nikogo, prawda, wyłączać. A, i mamy autotransport w końcu. Global tariffs. Ja nie protektowałem trade'u. Ty mogłeś mi ukraść, wiesz, ile tym pieniędzy mogłeś ukraść przez ten czas? Nie wiem, nie chciałem ci niczego kraść, przyjacielu. Ty zdajesz sobie z tego sprawę. Przecież nic nie kradłem, nawet nie planowałem od początku czegokolwiek ci kraść. Oczywiście, aż sprawdzę, jakie masz tutaj wpływy. Okay, no co, takie całe. No daj spokój. Już, jak zwykle ty szukasz po prostu jakiejś awantury tam, gdzie jej nie ma, wiesz? Jasne. To jest po prostu cała twoja polityka, wiesz? Po prostu wziąłeś i nakrzyczeć na swojego kolegę. Ja tu dziernie próbuję po prostu przez przeciwności losu, przez murzynów, którzy mnie jadą. Mohikanie próbuję. Mohikanie ostatni, nawet nie ostatni, nawet pierwsi Mohikanie, słuchaj, są. Ja to rozumiem. Ja próbuję, walczę, działam, a po prostu, no jak zwykle, przyjaciel mój, kurde, po prostu atakuje mnie. Zawsze. A ja mogę w końcu nawrócić tych golesi w Gibraltarze i Almerii w Grenacie. Tak, bo mam teraz... Buz dostałeś? Czy Inkwizytora? Hiszpańską Inkwizycję. Wziąłeś Inkwizytora, czy buz dostałeś jakiś? Nie, no mam ideę, Hiszpańska Inkwizycja. A, okej, na którym? Nikt się tego nie spodziewa! Na drugim czy na trzecim masz idei? Na drugim. A, to dopiero na drugim? A, już jestem za drugim. A niedługo będę miał kolejnego kolonistę. To już w ogóle będzie piękne. No już mam dwóch, wiesz, tylko problem z dwoma kolonistami... Już mam dwóch kolonistów, tylko problem z dwoma kolonistami jest taki, że musisz utrzymywać te dwie kolonie. Dwie kolonie są dosyć drogie. No, tu się zgodzę, rzeczywiście. Ja mam teraz 0,70 przychodu, a tylko jedną utrzymuję, więc jak wezmę drugą, będę dwie na bieżąco, to myślę, że... No, może to być droższe. Może to być troszeczkę droższe. Kto mi zginął? Statesman. Okej, to nie potrzebuję ciebie. Widzę, że genialnie utrzymuję trzech liderów, bo po co... Super. Czemu miałbym nie utrzymywać trzech liderów, prawda? Why not, nie? Stać mnie na to. Kto bogatemu zabroni, nie? Gdzie jest ten statek, który... Legendarny statek... Chwila, czy ja ci płacę dalej za... Płacisz mi, czy nie? Chyba nie. Aż sprawdzę. Jeżeli ja ci płacę... Oj, nie płacisz mi. Jesteś pewien? Access action. Widzę, no jak nie to płacisz. Nie? Fleet Basing Right. A to nie, ja nie mam żadnego przychodu za to. Proszę. Ale ja... A nie, mam 1,3... O Jezu, bankrutuję teraz przez ciebie! Tak się nie robi! Gień, szmaciarzu, oddawaj moje... I od razu mam dwa dukaty na plusie, ty mi kurde... Ile tak się nie robi! Robisz? Ale ty jesteś zły! Tak się nie robi, ja dzięki temu żyłem! Pieniądze. Ja dzięki temu żyłem! Sto umierałem! A ja żyłem! Jak można być tak... O Jezu, a ja mam teraz 002, kurwa, przez ciebie. Muszę zwolnić doradcę jednego, no. A, nie wiem. Twoje problemy są twoimi... Jak można przyjaciela swojego, kurde, jeszcze tak opierdalać na hajs po prostu. Czechy do mnie idą 30-tysięczną armią, to jest przerażające. W dupie. Sam się teraz baw tam. To już, jak pieniędzy mi dawałeś, to jeszcze byliśmy kolegami. Teraz już przestaliśmy być kolegami. Rozumiem. Robię armaty. Przywitam ich tutaj armatami na Pirenejach. Spróbuj. To brzmi nie jak... Nie przejdą szmaciarze. Czemu nie mogę tych flot połączyć? Bom, 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 bom. Jak to skomentował mój znajomy, jeden z takich polskich mistrzów Europy Universalis 4. Polskich mistrzów?
On gra, całe życie grał tylko i wyłącznie w strategię Paradoksu. Nie wiedział, że istnieją inne gry niż gry Paradoksu. Serio, taki bardzo dziwny człowiek. Jerzek powiedział, że podoba mu się ten nowy patch, bo on w końcu idzie w kierunku, w którym on chciał, żeby ta gra poszła. Czyli w kierunku balansu. Gdzie to kurwa jest? Zrobię kolonię obok ciebie jedną, ale zaraz ją usunę, tylko muszę dostać boost, dobra? Czy ciebie powaliło? Zrobię jabadon. Nie znasz tego triku? Gałganie? Wiesz, gdzie możesz ją zrobić? Obok Carpe Verde, tam w morzu. Gałganie, czy ty znasz taki trik, jak na przykład, że bierzesz misję... Nie będziesz cheatował. No to chyba ty nie będziesz. No ty, Hanie. Jak śmiesz. Austria spisowała. I myślę, że to jest dobry moment wypowiedzieć jej żegnaj, Austrię. O, ona już sama mi powiedziała żegnaj. Obraziła się na mnie. Goodbye, my love, goodbye. I need you by my side. Za chwilę będzie przeróbka, to jest kolejna. Gdzie pójdziemy dalej? Musicie być jak szalona rzeka, jak tajfun, który obali mur. Co to za piosenka jest? Równocześnie tak tajemniczy, jak księżyc, co wygląda tu zza chmur. Zajebiście to brzmi, co to było? Jak to? Mulan, nie znasz? Nie oglądałem nigdy Mulan. Blisko już do walki, naprzód gna. Ale ty ładnie śpiewasz, niedźwiedź. Tylko twardy rozkaz łączy mnie i was. Zajebiste. Podejdź stąd, bo dla ciebie brak miejsca, więc gnaj stąd, co tu. Z ciebie nic nie da się zrobić tu. Brawo, brawo, pięknie niedźwiedź, tak się to robi. Piosenki Disneya to znam na pamięć. Tripoli. A może chcesz coś, za czym się bardzo wszyscy stęsknili? Jak? No. Zrób to. Przeczyszczam. Zaraz się będę kurwił straszliwie. Staram się to jak najbardziej zjebać, jak w tym filmiku, co ci podesłałem. Kurwa, dostałem plus 15% autonomii wszędzie. A. Widzowie nie wiedzą, jak sobie wpiszą, niech sobie usłyszą Jurassic Park Melodica i wyskoczy im wspaniały film, który jest kwintesencją YouTube'a. Naprawdę. Co to jest Decentralized Ruling? Jakiś modyfikator mam w kraju? Nie wiem, ale wiem, że mam to. Zadanie, do kiedy to trwa? Jeszcze 4 lata. Ej, mam zadanie, żeby Wehran i Melilla były moje. Co to jest Wehran? I co to jest? Masz F, taką opcję, pozwolę sobie przypomnieć. Nie będę klikał takich opcji, bo to brzmi bardzo bluesklinowo. Okay. Wezmę sobie zadanie, że muszę być chrześcijański, bo i tak już nawracam, więc brzmi jak dobry plan. Okej. Okay. O, i od razu misjonarza wezmę plus 2. Ależ będę szybciej... zlagowało grę, wystraszyłem się. Wracając. Mhm. Słucham cię. Co by tutaj zagrać? Myślę nad jakimś... Jakiś fajny utwór mi podaj. Overwatch hajsowników, zagrasz? Nie. Nie znam, niestety musiałbym wysłuchać. Kurde, no jak możesz nie znać Overwatchu hajsowników? Jak grubym trzeba być, powiedz mi? No, nie, ja nie jestem na bieżąco, nie jestem taki młodzieżowy jak ty. Nie mam 13 lat. Nie masz przyjaciół i kolegów może też? Też nie mam, ale mam harmonijkę. Masz harmonijkę. Dzięki temu nie masz kolegów. To jest to, nie? O, jaki fajny event. Szarża! Dlaczego ty cały czas dostajesz... kawalerii dostajesz. Okej, masz offensive, nie? Chyba. Oczywiście. Ja nie dostaję takich fajnych rzeczy. Powiedz mi, co myślimy o Toskanii? Tyle ci powiem. Dobra, a co o nim myślimy? Zajebiście. I tak dalej. Albo piosenka, która wszystkim zawsze się podoba. Powiedz, bo chcesz się tak trochę pochwalić moim penisem jeszcze wirtualnym. No. Ile dostajesz kolonistów miesięcznie, rocznie w koloniach? Kolonistów? Nie, no mieszkańców tam w kolonii, jak masz na przykład. Aż zobaczę. 40 rocznie. 70. Po prostu ja nie wprowadzam w swoim kraju socjalu i nie daję, prawda, na dzieci, jak u ciebie w Portugalii.
7 lat jestem do przodu, potrzebuję ilu punktów? Około 600. Dostaję ile rocznie? A! Boże, stary! Ja sobie teraz uświadomiłem, wiesz co my mamy? Co? National Focusy w końcu mamy. O, no właśnie! Ej! Ja ej. Pierniczę, ale jesteśmy gałganami, zgrubiliśmy to totalnie. Chwila, ale ja mam dobry fokus ustawiony, nie wiem dlaczego. Ja mam dyplomatyczny, wiesz? Ja mam militarny, więc okej. Okay. Dyplomatyczny, bo jestem na czwartej dyplomatycznej, może warto by zamknąć ją w końcu. Kiedy mi się Colonial Range zwiększa, na którym? Na 7 poziomie, którego nie mam i tak, żebym mógł być u tych murzynów, których chcę być. Bez sensu. Totalnie bez sensu, niedźwiedziu. No, zgadzam się z tobą. Dobra, ale zostały mi ten... Kurwa, kolejny kolonista, co ja zrobię z trzema kolonistami? Nie, pierdolę, idę teraz w teka. No jak to co zrobić z trzema kolonistami? No, wyślesz ich na kolonizację. No tak, a za co zapłacisz? No tych kolonistów, powiedz mi. Bo ja na przykład nie mam pomysłu, jak zapłacić za tych kolonistów. Pieniędzmi, które... Których nie mam? Których nie masz, bo ci zabrałem, no tak, zabrałem ci no właśnie. Pieniądze, ukradłem. No właśnie. No właśnie. Tak, i to tutaj... się kończy. Było być grubym? Było być grubym? I tak jest właśnie mój przyjaciel Grubas. Tak, mój brat niedźwiedź. Astyria ma 5000 żołnierzy i widzę, że to jest bardzo mądry sojusznik, tak, bardzo. Dlaczego? Na pewno mi się przyda. Ja mam z nimi dobre stosunki, ja ze wszystkimi mam dobre stosunki. 5000 żołnierzy, super. Melilla. To jest ta murzyńska. Ja z tym Maroko nie chcę się bić z jednej bardzo ważnej przyczyny. Maroko jest zjebane, bo ma increased coring cost. O 50% droższy coring. Tak, to prawda. Dlatego najłatwiej tam stworzyć Fez i oddawać prowincję Fezowi. Zdecydowanie. Chociaż to wiele nie zmienia, ale zawsze. Mhm. Dobra, z Anglią mamy. Ile wytrzymałeś? Możesz oddać mi Tangiers i Ceutę i ja się wtedy zajmę ściśnięciem ich. Mhm. Etniczny Tangiers. Pamiętamy. Wyślijmy. Co się stało? Nie. Co się stało, niedźwiedziu? Powiedz mi. Zwierz się ze swoich problemów. Słucham? I ja podbiła jakieś plemię, które nazywało się Tupinamba. Jak tak można? Arawak, stary, to jest taki, to jest bojownik w Brazylii. Widziałeś? Nie, gdzie? Gdzie to jest? No, tam po lewo od moich kolonii. A to nie widzę ich nawet. Sorry. Wiesz co? A wiesz czego ja nie widzę? Czego? Dalszego kontynuowania tego odcinka z tobą, ty żałosna persona. Mamy 22 minuty. A wiesz czego ja nie widzę? No? Nie widzę twoich spełnionych marzeń. O. To jest po prostu... QQ. Dobra, moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie. Teraz jesteśmy już na nowym patchu, w nowej rzeczywistości. Jesteśmy nowymi ludźmi, mamy nowe twarze, już byliśmy na operacjach plastycznych. Nie, ja dalej jestem w bunkrze. Dalej jesteś w bunkrze pod ziemią, zawieszony. No i co? I chyba tyle, nie? Chyba tyle. Oczywiście, oczywiście. Wcale nie sięgam właśnie po chipsa na zakończenie tego odcinka. brzmi jak plan. O, przełamałem go na pół. Okej. Okay. Zgody. Okej. Okay. To co? Widzimy się już jutro, moi drodzy, o 20:30. Zachęcam do zobaczenia na kanał Niedźwiedzia, bądź na mój, jeżeli mnie oglądaliście. No i co? I tyle. Ja byłem Ignacy, wy byliście wy. Ze mną był Niedźwiedź. Byłem Niedźwiedź, nara. Pa, pa. Widzimy się jutro. Hej, hej.